вижу вражеского снайпера! Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko. No to jest kolejny odcinek z Battlefielda 4. No i dzisiaj zagramy sobie znów na mapce z dodatku Dragon's Teeth. I moim celem będzie może nie pokazywanie tyle mapek nowych, które są w tym dodatku, tyle skupię się na tym, aby po prostu pokazać wam rzecz, którą po prostu udało mi się odblokować dzięki temu. Oho. Ach, kurde, za długo czekałem. To nikogo nie ma? Jest, jest chyba. Tam koleś jest. Wracają granatu! Dobra, szybko dwój nóg. Miałem wam powiedzieć, że tylko tarcza batalistyczna, zobaczcie, odblokowałem tarczę. Może się uda teraz gościa jakiegoś w tenże sposób tarczą. Ja nie, mam tarczę, ale nie mogę po prostu nic zrobić, nikogo ubić. Bo jak widzicie, tarcza batalistyczna. No i właśnie zginąłem poprzez tarczę. Ale bardzo fajnie mi się podoba to, że po prostu udało mi się spróbować chociaż zaatakować wroga. I to jest fajne, ponieważ no właśnie tarcza batalistyczna z tego słynie, że może nie tyle ona służy do obrony, chociaż aż głupio to brzmi, że tarcza batalistyczna nie służy do obrony. Bo muszę wam powiedzieć, że walczyłem ją trochę, jeśli chodzi o właśnie o żołnierza wsparcia, to tak jako tako średnio mi się gra, ponieważ no muszę przyznać, że moją ulubioną klasą jest technik oraz zwiadowca, a jeśli chodzi o wsparcie, to no średnio, naprawdę tak średnio to wspominam. Aha, to jest wróg gdzieś, bo nie mogę przejąć celu. Aha, widzę cię. Dobra, podbiegniemy, może się uda go ubić. Właśnie, no i się udało ubić wroga poprzez tarczę. Fantastycznie. Że udało mi się wam pokazać. Coś czuję, że po prostu wróg nie zdawał sobie sprawy z tego, co mogę zrobić poprzez tarczę. Okej, kolejny. No, dwoma uderzeniami. Jako taka może się udać, a okazało się, że jednak można. Fantastycznie. I chciałem kilka słów powiedzieć na temat tej tarczy, bo muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się czegoś więcej. Spodziewałem się, że będę praktycznie kuloodporny dzięki tej tarczy, ale tak nie jest, bo no bo po prostu to troszkę się mija z celem, bo ta tarcza, bym powiedział, że ona fantastycznie się sprawdza w sytuacji, jak jesteśmy, powiedzmy, takiej, że gramy drużynowo bardzo. Bardzo gramy drużynowo. No, właśnie mi zbili szybkę. To właśnie muszę wam powiedzieć, że powiedzmy, że ja stoję starczą i za mną jest mój kompan, na przykład ten tutaj typek. Powiedzmy, że on stoi za mną z jakimś ciężkim karabinem szturmowym i no strzela sobie z niego. To wtedy się ta sytuacja sprawdza, ponieważ ja obrywam delikatnie. Ja go jednocześnie osłaniam, ale liczy się to, że po prostu wtedy wróg nie jest już tak, nie pokona nas tak łatwo, ponieważ łącząc siły w dwójkę. Ach, dobra, zrespimy się. Nie, zobaczcie, on jest za mną tutaj, ja będę go osłaniać więcej tą tarczą. To tak funkcjonuje właśnie fajnie, pod tym względem. Teraz sobie pozwolę wziąć karabin. Nie masz tam widzę naszego. Wracają! Granatu! Dobra, nasz. Atakować wskazany cel.
Ło, co się stało? I bez... Ja... Próbowałem go z nosykiem wziąć, ale mówiłem wina. Tam był gościu kolejny. Oni się tam respią właśnie. Dobra, Benam będą odbierać. Jest! Zabity, ale... Tutaj już znowu ten sam typek. Trzeci raz mnie zabija z rzędu. Sobie tutaj pozwolę powiększyć, ponieważ... No mam ten celowniczyk powiększający. Od razu na startku miałem. Dobra. Oho. Sorki za laga, bo nie wiem, czy mi się... Oj, właśnie. Myślałem, że się zdążę odsunąć, ale... Nie dałem rady. Z RPG jest łatwo mnie pokonać, no... Jestem bezbronny w tym praktycznie. Uff, i gdzie to byłoby fajnie się zrespić, żeby... Nie wiem, żeby w miarę fajnie coś się fortyfikować. Na C. Może sobie weźmy zjadowcę. Tutaj są... Aha, aha. Dobra. Ja więcej pokazałem wam tarczy, więc teraz się skupimy na czymś innym, najbardziej rozgrywce. Pokazałem wam mniej więcej, z czym się to je. O kurde. Ale tak... Wow. Nie, tak się nie chce bawić. Tak się nie chce bawić. Chyba moździerz tutaj wchodzi w grę. Ale nie jestem pewien. Ale przeskakuj, stary, tutaj. Fajną rzeczą jest to w tym Battlefieldzie, że można sobie tutaj... powiększać i zmniejszać lunetę. Jest bardzo pomocnicze. Dostał? Dobra, jest jakaś asysta. Przy zabiciu. Aha. Uwaga, cel alfa zneutralizowany. Dobra, myślałem, że... Przejęliśmy cel alfa. Dobra, zamkniemy tutaj. Jesteśmy już strasznie blisko wroga, ale... Aha. Nie chcę się po prostu pchać w ten Mordor tutaj. Ponieważ przejmujemy punkt tutaj, ale... Jakby coś w miarę rozsądnie ułożyć, żeby... przydać się drużynie zwiadowcom. Cel Charlie został utracony. Aha, Charlie. Pięknie, zabity. Może odbiję go tutaj. Mogę odbić drużynie, już widzę, że przyjmują, ale... Przydam się, może i zawsze jakieś punkty, nie? Się zdobędzie, okej. Okay. A widzę, że już nasz wróg jednak... ostatecznie przejmuje. O, snajperka, gdzieś. Nie jestem jednak sam, ale... To wróg. Wow, co tutaj się dzieje w ogóle? Wow, zobaczcie tylko. Ale piękny head. Kolejny, dwóch zabitych. Yeah. To było piękne, widzieliście to? Po prostu tego się nie dało przeoczyć. Tutaj skieruje się na górkę. Choć nie wiem, czy to bezpieczne. Jak podchodzić tutaj. Okej, asysta jest. To jest nasz aktualny cel. A to nasz cel. O nie, jeszcze musisz przeładować amunicję teraz. Dawaj, na ciebie. Brawo, został zneutralizowany. Proszę mi się przyspieszyć teraz.
Dobra. Aha, B tutaj. Dobra, tam widzę, że gościu zginął. Ale tutaj widziałem jeszcze jednego biegu, który biegł. Aha, tutaj jest. Dobra, dostał pięknie. Ach, kurde, zwiadowca. No i tyle, moi drodzy, no i tyle. Myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Trochę wam pokazałem snajpera, ale ogólnie ten odcinek skupiałem się na tym, żeby pokazać wam tarczę batalistyczną. Wsparcie. Widzicie, że ono tutaj w miarę fajnie. Mamy różne tutaj, jak ona wygląda. Udało się nam zabić gościa jednego starczy i to jest główny sukces dzisiejszego odcinku, za co wam bardzo, bardzo dziękuję. Ja się z wami na razie żegnam. Cześć!